Dominik Durny, dla Maroc, ze mną jest Marian Ziółkowski przed galą FEN 11 w Warszawie. Cześć, co u Ciebie słychać? Cześć, powiem, wszystko dobrze. Tak? Nawet po ważeniu? No nawet po ważeniu. Może w trakcie ważenia nie jest dobrze, no bo waga wiadomo jest niska, ale już po ważeniu każde 10 minut jest lepsze. No właśnie, tam miałeś nieznacznie powyżej limitu, musiałeś dobić te tam chyba 100 gramów, tak? Czy ileś? Tak, 100 gram. I bez problemu zeszło? Bez problemu. Już jest po wszystkim, zważone tak jest. Nie musimy się bać, że jutro jednak nie będzie pasa na szali. Nie, jeśli chodzi o wagę, już jest wszystko dobrze, teraz tylko muszę się regenerować i no jutro zobaczymy, jak będzie forma. Myślę, że bardzo dobrze. Przed walką w sumie tam nie było jakoś wiele uszczypliwości między wami, natomiast dzisiaj na tym ważeniu bardzo głęboko sobie patrzyliście w oczy i widać było, że tam zaiskrzyło. Czy coś sobie powiedzieliście tutaj wcześniej, czy po prostu tak zwyczajnie, sportowo przed walką? Nie, może zaiskrzyło ze strony Romana, może mu się spodobałem, nie wiem. Szczerze powiedziawszy, ja to nie jestem raczej zawodnikiem, który się tak specjalnie napina. Zobaczyłem, że Roman chce coś pokazać. Nie wiem, może pod publiczkę chciał się jakoś zachować, żeby było ciekawie, albo chciał jakoś wywrzeć presję na mnie. No więc jak się spiął, no to ja też wiadomo, że nie będę odpuszczał, więc poszedłem w to. Ale szczerze powiedziawszy, bardzo mnie to śmieszyło i miałem ochotę wybuchnąć śmiechem. No ale trzeba było zachować powagę. Dzisiaj zobaczyliśmy na ważeniu ten pas kategorii lekkiej. Czy myślisz, że dołączy do twojego pasa PLMA po tym weekendzie? No mam nadzieję, że tak. Jestem dosyć siebie pewny, pewnym siebie dosyć zawodnikiem, ale wiadomo, jeszcze nigdy nie wiadomo. Ja mam nadzieję, że ten pas będzie mój i zrobię jutro wszystko, żeby tak się stało. Przed galą tutaj był taki materiał robiony razem dla organizacji FEN. Tam twój trener Mirosław Okniński mówił, że Roman Szymański nie ma na ciebie broni. Czy rzeczywiście też tak uważasz, że no nie ma żadnego takiego aspektu walki, w którym mógłby cię zdominować? Wydaje mi się, że nie. W dodatku nie wiem, którykolwiek zawodnik by powiedział przed walką, że tak, że Roma coś ma na mnie. Są tacy, ale się rzadko się zdarzają. No tak, bo to się od razu równa z tym, że ktoś pogodził się z porażką albo dopuszcza ją, więc nawet dla zasady powinienem powiedzieć, że nie. Tak się teraz mówisz dla zasady, czy wierzysz w to? Nie, tak po prostu jakby tak analizując, ale nie, wierzę, że Roma nie ma nic na mnie. Właśnie też w tym samym programie wspominałeś, że ty jesteś zawodnikiem, który niestety nie może z samego MMA jeszcze wyżyć, że musisz oprócz tego robić kilka innych rzeczy. Z tego co zrozumiałem, to Roman już się poświęcił w całości MMA. Czy myślisz, że takie to, że chociażby ty musisz dzielić to życie zawodnika z normalnym życiem, to przeszkadza ci w podejściu takim bardziej profesjonalnym do pojedynków? No myślę, że na pewno tak. Na pewno też moje lenistwo, kurde, coś, z czym muszę walczyć, bo no mam tam problemy, tyle rzeczy mnie jakoś tak oddala od treningów, nawet głupie PlayStation i no muszę co, nie wiem, jak trochę czasami jak duże dziecko jestem i muszę się wziąć za to, ale na pewno też to, że nie ma jeszcze z tego pieniędzy, nie czuję, że jeśli się na tym skoncentruję, to wtedy coś z tego będzie, bo nie ma tego jakby przełożenia nie wiem, materialnego takiego, że pójdę na treningi i dostanę pieniądze. No jakby tak było, to bardziej bym się zmotywował. No właśnie, rozmawiałem dzisiaj z Bartkiem Koperą tutaj przed chwilą. On mówił, że między innymi dzięki temu, że to jest organizacja FEN, dzięki temu, że tu Polsat wszedł i tak dalej, no to on do tej walki mógł się przygotowywać zupełnie bez problemów finansowych, bo za wszystko, o wszystko zadbali sponsorzy. No to jest zawodnik, który walczy dużo niżej od ciebie na karcie, też jest myślę dużo mniej rozpoznawalny. Ty dodatkowo walczysz o pas, czy nie myślisz, że właśnie to może kwestia, nie wiem, znalezienia innego menadżera albo takiego innego podejścia do tego i ci sponsorzy mogliby się jednak szybko znaleźć? No wiem, ogólnie nie mam menadżera, można powiedzieć. Więc... A chcesz mieć? Możemy zaraz to załatwić. Jeszcze się nie zajmowałem menadżerką, więc chętnie to też zrobię. Wszystko do trenera Mirosława Oknińskiego, niestety. Czemu niestety? Myślisz, że się nie dogadamy? Nie, z trenerem można się dogadać. No. Więc może to jest ten problem, że jestem warszawiakiem, a prawda jest taka, że bardzo dużo wcale ludzi jakoś nie jest jakoś zainteresowanych. Nie wiem, w Warszawie jest... Wydaje mi się, jakie jest znieczulenie. Wszyscy, nie wiem, wielki świat, nie wiem, co się dzieje i każdy swoim życiem się interesuje tylko. I ciężko jest, nie ma jakiegoś bardzo dużego zainteresowania. Musiałem bardzo dużo nakręcać ludzi. No i sam tak też nie promuję się za bardzo, jakoś tak nie lubię się. Jesteś za leniwy.
Nie, po prostu, nie, to akurat, no to dobrze. To akurat jest, że nie lubię jakoś takiej promocji, takiego lansu, Sasz mnie to odrzuca i może w tym jest problem, że niestety, żeby mieć menadżera, trzeba się trochę wylansować. Dobra, to zostawmy to lansowanie się i te sprawy i wróćmy do sportu. W takim razie powiedz, jak ten kontrakt z Fenem możesz pogodzić z tym, że jesteś także mistrzem Pelema? Czy gdybyś zdobył pas, masz dalej otwartą drogę do bronienia obu tych pasów w obu organizacjach? Jeszcze raz pytanie, trochę się rozkojarzyłem. Dobra. Dobra, jeszcze raz. Jesteś posiadaczem pasa PLMA, do tego teraz organizacja FEN. Czy jeśli zdobędziesz pas FEN, to dalej kontrakt pozwala ci na to, żeby bronić pasów obu organizacji? Tak. Mogę bić się jutro FEN. Za 2 miesiące mogę bronić pasa PLMA, więc tutaj jest wszystko dogadane. Dobra, no to czego się mamy spodziewać jutro wieczorem? No, myślę, że dobrej walki. Dam siebie wszystko i mam nadzieję, że pogadam Romana. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Życzę oczywiście. Tylko pozdrowię trenera Mirosława Knińskiego, trenera brazylijskiego jiu-jitsu Pawła Mistewicza, Mateusza Słotwińskiego, który zawsze jest ze mną w narożniku, Krzyśka Gutowskiego, Arkadiusza Wrzoska, firmę Arcater One Touch, firmę Fitmill i moją kochaną dziewczynę. Ja też pozdrawiam wszystkich. Nawet jakich nie znam, to i tak bardzo chętnie pozdrowię. Dziękuję bardzo. Dziękuję.